Cześć, witajcie, z tej strony Versus, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Nie w kolejnym odcinku, ani w niczym, tylko po prostu weszłem sobie na Steama i patrzcie, co uwidziałem. Tak, właśnie, Farming 2019. Szok. Pomówię wam okrótce, jakie wymagania, co po. Chciałbym po prostu tą grę omówić, bo jestem bardzo ucieszony, że wychodzi. I podam wam, kiedy jest data. Ej, antywirusy, teraz na odcinku. Kurwa. Wypad. No. Dobra. Słuchajcie. Farming 2019, jak można zobaczyć, wychodzi 20 listopada 2018, czyli w jesieni, tak gdzieś. I można zobaczyć, że wychodzi nowa marka John Deere. Tutaj macie właśnie parę screenów, właśnie tylko tyle. No i oglądniemy sobie trailera. Czekajcie, jak się da na full screen, albo nie. Tak, normalnie. Trochę ciszę. Bardzo super. Jakbym omówię tak pokrótce trailera, to tak. Czekajcie, jak możecie uwidzieć tu. Gdzieś na początku. Będę zatrzymywał. Omówię po prostu, to wrzucę ten filmik. Tyle jak. O! Jak możecie zauważyć, to nie wiem czasem, czy w Farmingu 19 nie będzie pieseła. To by było bardzo fajne. Jakby był pieseł. Na pewno będą pick-upy. Od razu widać pewnie marka Lizard, jak to w każdym. I ciekawe jestem, czy... Bo tutaj na trailerze jest pokazane właśnie kluczyki, że ma. Ja jestem ciekawy, czy będzie można jakby wkładać do stacyjki kluczyk i odpalać tak ciągnika na kluczyk. To by było fajne akurat. No i marka nowa, jak możecie uwidzieć, John Deere. Bardzo fajna marka. Ale nie wiem, czy klas będzie właśnie. Oho. Kurde, antywirusy mi wstydzą. O, i właśnie, w Farmingu 19 mają być konie. To jest następna w ogóle nowinka. Jak chyba dobrze pamiętam, to ma być... Bawełna. Ma być bawełna. Właśnie tutaj jest ten kombajn do bawełny. Tak swoją drogą bardzo fajnie on wygląda, taki... Nie wiem do czego go było porównać. Taki mini klasek, to taki kombajn jest starszy. Ale ma naprawdę fajne. Kurka. Będzie moc. I ta gra zostanie odblokowana za około 4 miesiące. No i teraz można kupić za 130 zł. W sumie bym mógł kupić. Kooperacja, tryb... O, i tak. Tryb dla jednego gracza będzie. Tryb wieloosobowy, jak zawsze. Kooperacja. Czekajcie. Kooperacja, czyli czasem... Jakby, nie wiem właśnie o co chodzi. Wieloplatformowy tryb wieloosobowy. Wieloplatformowy to jest chyba coś takiego, że... z PlayStation... I... Chyba na komputer, że będą mogli grać wszyscy, że... Po prostu ktoś gra na PlayStation i ktoś gra na komputerze, to by było fajne. Osiągnięcia, pełne wsparcie kontrolera, to i chmura. Jak widzicie to dodawane jest jakieś DLC, Mahindra, Redweiler, coś takiego. 4x4, w sumie mógłbym kupić Farminga. I tutaj macie wszystko wypisane, to możecie zatrzymać film, ja troszeczkę po prostu zatrzymy się i możecie zatrzymać i przeczytać. Dobra.
I tu mamy właśnie. Czekajcie. Wymagania minimalne. O. Co mi się najbardziej podoba. Czy by mi poszedł ten farming na komputerze? Windows 7, 8, 10, dobra. Okej. Procesor wymagania mam. Karta graficzna mam. Nvidia 2 TS w sumie pójdzie. 2 giga. Okej. Szerokopasmowe połączenie internet mam. 20 giga dostęp. O kurcze. Czyli farming będzie miał aż 20 giga. Wow. 20? Czekajcie. Zobaczymy więcej. Zobaczymy na przykład farming 17, ile miał giga? 6 giga. Jezu, to się strasznie powiększyło. O 14 aż. Giga, tak mówię? Dobrze? 10, tak, 4. O 14, a to 3 giga tylko. Wow, to będzie naprawdę wymagający farming. Ale to jest coś pięknego. Farming 2019. Naprawdę nie spodziewałem się tego. Dobra, to tak pokrótce chciałem wam tylko mówić, że będzie farming, bo uwidziałem. To dzięki za uwagę. Cześć, trzymajcie się. Do następnego.